Cześć, mówi do Was Magda Knedler. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania chciałabym Wam zaprezentować fragment mojej powieści Historia Adeli, która będzie miała swoją premierę 25 października 2017 roku. Moje włosy pojechały do fundacji Rock'n'Roll z przeznaczeniem na peruki dla kobiet po chemioterapii. Stąd właśnie podpisywanie deklaracji, zaplatanie warkoczy, mierzenie linijką i zawijanie w papier. Stąd te 25 cm. Ja oddałam 50, więc mam nadzieję, że perukarz będzie miał z nich konkretny pożytek. Ubrania przekazałam nastolatkom z domu dziecka. Kiedy siedziałam za kierownicą i jechałam w stronę rynku, myślałam o tym, że powinnam poczuć się lepiej. Już, teraz. Zrobiłam dwie dobre rzeczy, a z początku moje założenia były skromniejsze. Cate Blanchett w filmie Charlotte Gray wypowiada zdanie: muszę coś zrobić. Jedną dobrą rzecz. Oglądałam ten film 12 grudnia, 4 dni po tym, jak wszystko się dla mnie zmieniło. Nie wiem dotąd, dlaczego wybrałam akurat Charlotte Gray. Nie jest to ani najlepszy film z Blanchett, ani najlepszy film o wojnie. Byłam jednak zadowolona z wyboru. Poczułam się zainspirowana zachowaniem Charlotte i jej jedną dobrą rzeczą. Powiedziała to, bo czuła, że w pewnej sprawie nie zrobiła wszystkiego, co mogła. Że popełniła błąd. Zupełnie jak ja. Dokładnie tak czułam się 8 grudnia. Podjęłam decyzję, której nie mogłam i nie mogę cofnąć. I która prawdopodobnie będzie mnie prześladować do końca życia. Od tego czasu, choć minęły tylko 2 miesiące, przeszłam długą drogę. Wiele się mówi o żałobie i ja też sporo o niej czytałam. Moja sytuacja była jednak inna. Nie tylko kogoś straciłam, lecz także, no właśnie, popełniłam błąd. Pomyliłam się. Nie zdążyłam w pełni przemyśleć swojego zachowania. Powinnam wiedzieć, co się może wydarzyć. Sytuacja dojrzewała przecież od 8 lat i każdy dzień zbliżał nas do finału, który dla mnie okazał się niespodzianką, ale tak naprawdę był gruntownie zaplanowany. Nigdy nie zostałam poproszona o pomoc. Nie było takiej potrzeby. On bardzo dobrze wiedział, że się nie zgodzę. Umiał przewidzieć moją odpowiedź. Nauczyłam się w nim czytać. Wszystko, co robił, każdy gest, spojrzenie, nawet westchnienie, potrafiłam właściwie zinterpretować. A jednak zdołał mnie zaskoczyć. Ten jeden raz. Ostatni. Mój mąż, Paweł Henert, odszedł 8 grudnia. 12 pod wpływem Charlotte Gray o twarzy Cate Blanchett postanowiłam zrobić, a raczej robić jedną dobrą rzecz. Wtedy, kiedy się da i to, co się da. Człowiek lubi sobie powtarzać, że jednostkowy akt niczego nie zmieni. Jeden uczynek, jedna decyzja, jeden głos, jedno słowo nie mają znaczenia wobec morza innych uczynków, decyzji, głosów i słów. To bzdura. Wszystko zaczyna się od jednego człowieka i jednego gestu. Od jednej rzeczy, dobrej lub złej. Ja postawiłam na dobrą. I miałam nadzieję, że odnajdę w tym wszystkim sens i cel. Nawet jeśli nie zwalczę wyrzutów sumienia. Bo przecież wyrzutów sumienia nie da się zwalczyć. Można je jedynie uśpić. Zrobiłam dwie dobre rzeczy, ale jeszcze nie poczułam się lepiej. Wtedy pomyślałam, że może wcale nie o moje samopoczucie tutaj chodzi.